Określany mianem polskiego Elvisa Presleya i króla estrady, niezmiennie swoimi największymi przebojami bawi publiczność od kilkudziesięciu lat. W gimnazjum w Istebnej w sobotnie popołudnie gości Krzysztof Krawczyk. Zanim popłyniemy z pewnością parostatkiem w ten piękny muzyczny rejs, naszemu gościowi zadamy kilka pytań. Z nami jest legenda polskiej sceny muzycznej, Krzysztof Krawczyk. Serdecznie witamy. Dziękuję za ten... Za tą legendę się czujesz bardzo legendarnie. Bardzo dziękuję za to określenie. Cieszę się też, że jestem tu. Ale wciąż w doskonałej formie. Ile to już lat na scenie? 52 rok, czy albo trzeci. To, co w życiu ważne, to co tak naprawdę okazało się nadrzędne i priorytetowe w czasie tych kilkudziesięciu lat? Nadrzędne to zabrzmi dla niektórych może trochę kontrowersyjnie, ale nadrzędną sprawą jest dla mnie wiara w Boga, ponieważ mam świadomość tego, jako jeszcze myślący człowiek, że talent śpiewania i w ogóle talenty to nie jest jakaś kwestia, nie wiem, jakichś czarów, marów, tylko po prostu do świętej pamięci Wodeckiego mówi, ty idziesz na zastępstwo do nieba, bo tam mamy do niczego jednego gościa, a ty Krawczyk jeszcze trochę pośpiewaj, bo dostałeś talent i trzeba to spłacać ludziom. Życie jak wino, pozycja o tyle wyjątkowa, że napisana wspólnie z pana menadżerem. Proszę powiedzieć, jak w ogóle powstawała ta książka? To tak życie podyktowało. Właściwie pisaliśmy ją bez przygotowania. Umówiliśmy się tak, że on pisze to, co chce napisać i ja, a później żeśmy to poszatkowali tak, że się raz on, raz ja, raz on, raz ja. Jest książka prawdziwa. Trochę niektóre rzeczy z przymrużeniem oka, niektóre, do których się przyznaję, ale nie ma tam żadnych takich sensacji, które oczekiwał wydawca. No, ale mimo tego, że tych sensacji tak za dużo nie było, trochę było, no to wtedy na te czasy to był dobrze sprzedająca się książka. Mój przyjacielu, współpraca z Goranem Bregowiczem, proszę powiedzieć, jak ona się w ogóle układała i co ona wniosła w pana rozwój artystyczny? Trzeba zacząć od Gorana Bregowicza, który jest no, wybitnym talentem i ma we krwi Bałkany, jego kulturę, dźwięki i tak dalej. Dobrze się pracowało, bo to jest w ogóle bardzo taki miły człowiek, który lubi się uśmiechać, chociaż przy pracy potrafi być bardzo wymagający i to tak chyba powinno być. Swoje 60. urodziny uczcił pan płytą Tacy Samotni. To chyba nieco nostalgiczna i sentymentalna płyta. Pani mówi o 60 latach, to było 12 lat temu. To jest, ale jednak. Jak ja to mówię, to wcale mnie to nie przestrasza, że tak powiem, ale no, budzi moją odpowiedzialność jeszcze bardziej, bo każdy koncert jest takim, nie powiem egzaminem, ale takim testem na to, czy naprawdę kocham ten zawód wystarczająco, żeby tak samo zagrać, albo przynajmniej podobnie i starać się jak najlepiej, żeby publiczność wyszła zadowolona. Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że my jesteśmy dla nich. Jestem przeciwny różnym, jeżeli ktoś ma jakieś inne poglądy, wierzy, nie wierzy w to, w tamto, polityka, biznes, to oczywiście ma prawo każdy wyjść, protestować, mówić, ale uważam, że artyści i sportowcy powinni dawać siebie ludziom, a nie mieszać się w takie różne rzeczy. Ale zostawmy politykę, to czy kocha pan ten zawód, to chyba nie ulega takiej w ogóle wątpliwości. To chyba tak jak w piosence, nie żałuję dziś nic. Nie, no właśnie nie żałuję, ale wspomniała pani o polityce. Nie, ja nie mam, poza momentem, kiedy AWS zdobywał władzę, kiedy bardzo byłem po ich stronie, to moja przygoda już się skończyła. I uważam, że spełniam jakąś rolę, spełniam jakieś powołanie. I Bogu dzięki za to. Daj mi drugie życie, płyta, która pokryła się platyną i to jest z pewnością powód do ogromnej dumy, ale z czego tak naprawdę jest pan najbardziej dumny? Jestem dumny z mojej żony. Jestem dumny, że jest taka kochana, mądra, że prowadzimy nawzajem siebie jakby za ręce, nie tak nawet do fotografii, tylko że idziemy razem, że
przewalczyliśmy już dużo bólu. On się ciągle rodzi z różnymi wydarzeniami, tak jak niedawno, prawda, świętej pamięci, aż trudno to pomyśleć, Wodecki, Zbysiu. Bardzo przeżyłem to, a jeszcze wcześniej Wojtek Młynarski i wielu odchodzi, dlatego pamiętamy o nich w modlitwie. Daj mi drugie życie. To jest po prostu dobry tytuł na płytę i to z premedytacją sobie Goran tak sobie umyślił. Czego panu życzyć w takim razie? Opieki tych na górze i wtedy wszystko i zdrowie jest, i uśmiech jest, i wytrzymałości, i tego, żebym był ciągle ludziom chociaż trochę potrzebny, żeby piosenki, które śpiewam, bo niektóre są bardzo adresowane do pewnych wydarzeń, żeby znalazły w sercach taką odpowiedź na to, bo są różne przecież piosenki. Są piosenki, które głównie śpiewam muzykę taneczną, więc to jest do tańca, prawda? Ale są do różańca też i są do przemyślenia i do zastanowienia się nad wieloma rzeczami. Chociaż gdybym był trochę młodszy, może bym studiował filozofię, a teraz jestem taki filozof sceniczny. Życzę w takim razie dużo zdrowia, udanego koncertu, wspaniałej publiczności i serdecznie dziękuję za rozmowę. A ja też dziękuję za rozmowę, pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże waszym rodzinom. Tutaj na południu nie jest to jakoś rzadko spotykane, żebyście pamiętali o mnie od czasu do czasu. W westchnieniu tam na górze, szczególnie tam do tych, z którymi wcześniej czy później się spotkam. Serdecznie dziękujemy. Serdecznie dziękuję. Ewa Jeremicz, WG Media.